Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Polsce komuniści więzili biskupów, mordowali księży, a w Ameryce, no konkretnie w Kanadzie, no to wchodzą do kościołów, wchodzą do zborów protestanckich, no i likwidują religię, likwidują wiarę, likwidują zgromadzenia wiernych. Nie jest dobrze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Artur Pawłowski z Calgary, no on wyzywał tych od faszystów, tych przyszła policja, chciała zamknąć, wygonić wszystkich tych wiernych z tego zboru protestanckiego. No on jest pastorem, był pastorem chyba w Polsce, przyjechał do Kanady, od lat tam jest. No i była nieprzyjemna sytuacja. Większość słyszała, widziała. On człowiek zdecydowany. No ale jest, też ogólnie wygląda na to, że to jest jeden wielki atak na religię. Quebec jest francuski. Quebec jest katolicki, no bo to była Nowa Francja. Później cała Kanada jest pod koroną brytyjską. No oni uzyskali tam niezależność lata temu, no ale to jednak ciągle jest to połączenie z Anglią, nie z kolonią, jest niezależnym krajem. No ale Quebec, no to była taka ciekawa sytuacja, no bo jednak od Quebec to była Louisiana. Louisiana to się ciągnęła w zasadzie w Ameryce, jak się popatrzy na, jak patrzycie na mapę, no to tutaj jest Atlantyk, tu jest Pacyfik. No to te oryginalne 13 kolonii to były od Atlantyku. Tutaj góry Apalachy, no i za Apalachami to w zasadzie to ciągnęła się Nowa Francja aż do Luizjany, dzisiejszej Luizjany, no ale to cały ten pas to się nazywała Luizjana. Później jak Ameryka się odłączyła od Anglii, uzyskała niepodległość 4 lipca 1776 roku, no to Luizjanę w ogóle też kupili, Alaskę kupili, tak, także historia Ameryki jest skomplikowana, no ale co chcę powiedzieć, Quebec jako francuski został francuskojęzyczny, no i tam byli katolicy, tam byli z reguły katolicy, no ale w 2021 do czego dochodzi? No w 2021 dochodzi do tego, że zamykają te kościoły. No wszystkie kościoły pozamykali w ramach tej paniki. To była też naruszenie konstytucji, podstawowych praw do wyznawiania wiary. No ale szykany i ścigania, no jeszcze nie zamykają biskupów, nie zabijają księży. No ale jednym z szykanowania to było to, że wino mszalne konfiskują. Wino mszalne skonfiskowali w Quebec. Jest taka sytuacja, że w zasadzie kościoły, parafie nie są w stanie już kupić nawet żadnej butelki wina mszalnego. No wino mszalne w Kanadzie, w Ameryce nie jest tylko używane przez księży, no ale jest również podawane wiernym, jeżeli mają takie życzenie. 9 kwietnia właśnie policja z Quebec, policja kanadyjska skonfiskowała no całe skrzynki, całe wszystko, co tam było z firmy Bertrand Fouchet i Belanger w Montrealu. I to jest firma, która się specjalizuje takimi, no wszystkimi przedmiotami związanymi z kościołem, z parafiami, z tego rodzaju rzeczy. Przedstawicielka z policji z Quebec City, z miasta Quebec, powiedziała, że oni mieli to, no śledztwo trwało 12 miesięcy. No i że w zasadzie śledztwo dotyczy prawa dotyczącego nielegalnego importowania wina z innych prowincji kanadyjskich, także to jest makabra, żeby po prostu szmuglować wino w Kanadzie z jednej prowincji do drugiej. No ale to jest częściowo to jest związane z tym, że Quebec ma bardzo dużo tych niezależności od innych prowincji. No ale to jednak jest
prowadzić śledztwo 12 miesięcy i zrobić konfiskację o świcie nad ranem, no to to jest po prostu makabra. Te skonfiskowane wino, no to w tym Quebec, no to ono pochodziło z Kalifornii. Pochodziło z Kalifornii, z Mont-Salé, wina właśnie szalne i Cribari, wina również szalne. W Quebec mają takie, no w Quebec jest monopol alkoholowy, jest to wszystko kontrolowane przez urzędników, przez biurokratów, na dzień dzisiejszy w sumie przez komunistów. Jest taka rada dotycząca alkoholu. No i oni mówią, że oni nie mają w monopolu, nie ma na liście tych win. No i te wina są importowane z innych kanadyjskich prowincji. No, ci importerzy robili to przez dziesiątki lat, no ale komuniści w Kanadzie, w Quebec mówią, że to jest nielegalne. Właściciel tego sklepu, Bertrand Fouchery Belanger, powiedział, że przyszli, mieli nakaz sądowy. No i w zasadzie nakaz sądowy wspominał, że to jest nielegalne posiadanie alkoholu i nielegalne sprzedawanie alkoholu. Także ostre oskarżenie. Kościół katolicki, no w zasadzie pod dyrektywy dostaje z Watykanu. No i z Watykanu, no to w sumie dotyczące wina, no to musi być naturalne przede wszystkim. Musi być z winogron przede wszystkim. Nie może być ani zanieczyszczony, ani nie może mieć jakichś innych substancji. Także naturalne wino. W Quebec produkowali te wina w jakiejś winnicy, no ale Quebec, no to jest zimny, można powiedzieć, rejony, to jest dużo zimniej niż Nowy Jork. To tam w Quebec City, no to te lodowiska, no to są bardzo popularne, no bo tam jest straszny mróz. Także trudno sobie wyobrazić, żeby w Quebec i jako takim komuś udało się mieć winnicę. No prowadzili winnicę przez jakiś okres, ale wygląda na to, że nie byli w stanie, nawet jeżeli brali więcej, nie byli w stanie się utrzymać. No i dlatego Kanadyjczycy zaczęli importować takie wyspecjalizowane wino do Ontario, najpierw z Ameryki do Ontario, czyli angielskojęzycznej prowincji, później do New Brunswick, czyli też angielskojęzycznej prowincji, no i później w zasadzie importowali to, czy szmuglowali do francuskojęzycznego Quebecu, no bo tam jednak ten Quebec, no to ileś tam lat temu, no to mieli jakieś referendum i powiedzieli, że w zasadzie, że to jest francuska prowincja, no i tam językiem podstawowym jest francuski, oczywiście urzędowym jest angielski, no ale tam skoncentrowali się na tej kulturze francuskiej, że to miało być dominujące od samego początku, no i po prostu to dostali jakiegoś takiego szału z tym, no ale w sumie możliwe, że to jest dobre. Cała ta sytuacja, no to ciągnie się już od 40 lat. Co najciekawsze, to już się ciągnie od 40 lat. Ten właściciel tego sklepu powiedział, że wszyscy o tym wiedzą już od 40 lat i nikt nie robi. Rada do spraw alkoholu właśnie w Quebec, no to już on powiedział, że od 1980 stara się zlikwidować dystrybucję wina mszalnego w Quebec. No i powiedział, że w zasadzie cała ta rada ateistyczna, która stara się to zlikwidować, no spowodowała to, że oni muszą to sprowadzać. No i jeżeli sprowadzają z innych prowincji, no to później są oskarżani o szmugiel. W zeszłym roku w Ontario, czyli inna prowincja, właśnie powiedzieli, że wina mszalne nie mogą być sprzedawane do innych prowincji. Także te wszystkie prowincje, no one się traktują, można powiedzieć, jakby była granica alkoholowa.
No i wszyscy byli poinformowani, że szczególnie tam w Ontario, że nie mogą przewozić, że nie mogą sprzedawać, chociaż ogólne prawo krajowe na to pozwala. Szczególnie, że prawo krajowe, kanadyjskie prawo krajowe z 1985 roku dotyczące napojów wyskokowych, ustawa dotycząca napojów wyskokowych miała takie odniesienie, że wina sakramentalne, wina mszalne, no i do spraw medycznych są wyłączone z tego. No i ci właściciele tych sklepów, którzy sprzedają do parafii, pozakładali magazyny w New Brunswick, no i ściągają przez po prostu granicę, płacą wszystkie cła, płacą wszystkie waty, nie waty i tak dalej, mają licencje, to wszystko jest, robią to wszystko legalnie, robili to wszystko na oczach wszystkich. No ale jednak te wstręty, które te urzędy dotyczy, które się w zasadzie zajmują kontrolowaniem tego alkoholu, robią im wstręty, bo facet właściciel powiedział, że oni poprosili, czy złożyli podanie o licencję w 1997 roku, no i podanie w zasadzie było odrzucone, powiedzieli, że oni nie mogą importować, nie mogą być importerami, no to zaczęli szmuglować przez granice prowincji. No wszyscy mówią, że to jest po prostu niezrozumiałe, że to uderza w wolność religii. Powiedział, że w zasadzie policja stara się zlikwidować katolików, że stara się zlikwidować możliwość modlenia się. No i nikt nie rozumie o co w sumie im chodzi. No ale to wiadomo, o co chodzi. Policja niby jeszcze ma te śledztwo prowadzi. Nikt nie wie, co się stanie następnym. Ogólnie biskup w Quebec powiedział, że to trzeba jednak rozwiązać tą sprawę, no i że te wino, cały ten system kupowania i dostarczania wina musi być jakoś rozwiązany. No również biskupi w Quebec to powiedzieli, że rada dotycząca sprzedaży tego alkoholu, to musi powydawać jakieś zezwolenia, czy znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie. Policja jak zwykle wycofuje się rakiem. Część parafii mówi, że mają jeszcze jakiś tam zapasz. No ale to chyba chodzi o to, że po prostu państwo biurokratyczne, te komunistyczne, ateistyczne w Kanadzie wydało wojnę katolikom. No, wydało wojnę chrześcijanom, wydało wojnę. Nas sprowadzali wszystkich ludzi z całego świata pod konto, budują wszelakiego rodzaju domy modlitwy w Kanadzie, z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu. No a katolicy, którzy zbudowali Kanadę, Kanada, która żywicą była pachnąca, cały ten francuski język, cała ta tradycja po prostu zostaje likwidowana. To jest totalne przerobienie, przenicowanie społeczeństwa. Jeżeli tego ktoś jeszcze nie widzi, to jest po prostu jak na dłoni. COVID to jest tylko przykrywką, tak? Komuniści korzystają z każdej możliwości, jak się cokolwiek znajdzie, to wykorzystują do gnębienia religii. Ateiści, komuniści, to mają pierwsze. Zlikwidować moralność, zlikwidować rodzinę, zlikwidować uczciwość, później łatwo jest kontrolować. Zdrowia dla wszystkich normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo.
nie subskrybujesz, tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, podziękowania dla konserwatystów, dziękuję, że rozumiecie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest ważna sprawa. Głosujcie, jeżeli mieszkacie w Kanadzie, też zacznijcie się patrzeć dokładniej, na kogo głosujecie, nie głosujcie na tych wszystkich liberałów, na tych wszystkich komunistów, na tych wszystkich lewaków. Oni zabierają ludziom uczciwym i normalnym ich życie. To jest wojna, jest wojna po prostu wyniszczająca. To normalni ludzie zaczynają być wymieniani. Komuniści wymieniają jednych to, co wszystko wzrastało przez setki lat, jest dzisiaj eliminowane przez dzikie lewactwo. Przekaz dla socjalistów. No, wam nie zależy na tym. Wy na pewno się cieszycie, że Kościół katolicki jest niszczony, że ten pastor Artur Pawłowski był niszczony. Na pewno klaszczecie. No, ale jeżeli klaszczecie, to pamiętajcie. Oni klaszczecie, jak przyszli po kogoś innego. Jeżeli przyjdą po was, no to będzie wasze zgrzytanie zębów. No i płacz, i będzie płacz. Tylko normalni rozumieją, o co to chodzi. Nienormalni mają jeszcze szansę, żeby znormalnić. Zdrowia dla normalnych.